bo jakoś, nie wiem, czuję, coś no. się tak niedużo, nie za dobrze czuję. Wycisnąć ci dalej? Tak. Pokaż. Kuter noga przez tą rękę jestem teraz. Czekaj, tu jest a tak. Tutaj, a tutaj to takie zrobili, o. Że... Gracja. Dobra. Dwie jeszcze czy jedną? Jedną, dobra. Jedną. Najwyżej zostawimy tą drugą. Dobra. Dobra, i co? No to kręcimy jeszcze raz, nie? No. Dobra, Iza, jak na dzisiaj, powiedz mi wrażenia z dzisiejszego? Super, bardzo fajnie, pojeździłam na trasie. Kocham w ogóle mogłeś trochę szybką, dzisiaj... szybką jazdę, mogłam trochę przycisnąć i jechaliśmy drogą szybkiego ruchu. Super. Jechaliśmy. Podobało ci się czy nie? Bardzo mi się podobało. Dobra. Bardzo. Jak się czujesz? Lepiej troszeczkę czy dobrze, nie? Dobrze, dobrze. Dobrze. Okej, no to w takim razie do zobaczenia. Jutro się widzimy znowu, nie? Dobra. Dzięki, trzymaj się, na razie. Dobra, i teraz musimy jeszcze nagrać to powitanie, tak? Czyli witam cię, Iza. Witam ponownie. Jak tam dzisiaj? Następnego. Dzisiaj łuk robimy. Musimy tak. trochę przećwiczyć. Dokładnie. Więc to... Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na ostre jazdy. Pierwszy autorski reality show Izabeli Kisio-Skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy, jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Kurs poprowadzi Łukasz Przybył. W drugą stronę, nie? Bo prawo. Do kurka. Ja zawsze kursantom powtarzam, nie wiem tam jak za pani czasów tam te matury wyglądały, ile trzeba było mieć procent, ale teraz trochę wygląda to śmiesznie, bo wystarczy 40%, jedziemy dalej w lewo, tam też zaparkujemy sobie gdzieś. Teraz wygląda tak, że 40% wystarczy, żeby zaliczyć maturę, a egzamin państwowy, no niestety tutaj to bez 95% to nie idzie zaliczyć. Uwaga, bo sprzeciwka jedzie samochód. Za niebieskim. Będziemy parkować skośnie. Za niebieskim pojazdem tutaj skośnie parkujemy. I teraz w tą, tak? Nie, też w tą. Jakbyśmy zawracali, to byśmy przerzucali. Nie, teraz tył aktualnie jedzie w stronę prawą. Kręcimy w prawo, więc kierunkowskaz też w prawo. Między czarnymi jeszcze sobie gdzieś to zaparkujemy pod Decathlonem. To chyba nie jest jej dzień, ale widać, nie poddaje się dziewczyna. No, skośne parkowanie jest łatwiejsze, nie? Dobra, i wyjeżdża. I znowu? I jest dobry kierunek. Tak, cały czas? Tak. To jest czwarty bieg. O. No tak, trochę tutaj. Dobra, stop i jedziemy dalej. Mam jechać za nim. A jesteśmy w stanie go zgodnie z przepisami wyprzedzić? Tak. Raczej ciężko, bo tu za chwilę się zbliżamy do skrzyżowania. Nie, nie ma takiej możliwości. Czemu? Jest jedno skrzyżowanie, przejście dla pieszych, podwójna linia ciągła. Zawsze ktoś może... Podwójna nie była, była właśnie linia przerywana. No to tam mogliśmy. Tam mogliśmy zjechać, ale czy zdążylibyśmy wrócić? Czy ktoś nie wyjechałby? Za duże zagrożenie. Nie, no właśnie nie wyjechałby, bo nie było nikogo. Tego nie wiedzieliśmy w momencie, kiedy chciała pani podjąć tą próbę. Jedziemy w lewo. Teraz tak, jak nie dodaję gazu, to co? Popuszczać sprzęgło? Tak, bo nie. Popuszczanie sprzęgłem? Tak. Tak. Aha. Nawet do przodu jadąc, czy ten, no można bez gazu. To tu są takie prędkości, tu nie są wymagane jakieś większe prędkości, dynamika. To po prostu trzeba zrobić płynnie. Więc żeby mniej kończyn angażować w wykonanie tego manewru, można sobie ten gaz odpuścić. Tak, czyli na razie. Czyli po prostu na gazu. Sprzęgłem. Tak, sprzęgło. Popuszczamy, jeżeli chcemy jechać, jeżeli chcemy zwolnić, to troszkę wciskamy, a jeżeli chcemy jeszcze bardziej zwolnić, to całkowicie wciskamy.
dużo pani odkręciła. Za dużo, no. Mhm. Jeden w prawo, jeden w lewo. Wszystko. No, niech sobie pani skręci kierownicę, ten jeden obrót, jak pani już zobaczy słupek. Nie? Jak tu zobaczy pani słupek, niech nie czeka pani, aż będzie na lusterku. O. No i to nam przesunie trochę tą odległość od linii z lewej strony na naszą korzyść. No i teraz. Tak. Mhm. Od razu lekko skorygujmy w lewo. Mamy to? Tak. Wyjeżdżamy sobie tak. Już dzisiaj. Lepiej się nie douczyć niż przeuczyć. Nie, to nie o to chodzi. Nawet i po prostu zmęczona już jestem tym. Dobra, jedziemy na wprost, bo tutaj widać, że koreczek. Pojedziemy sobie na takim trochę większym luzie, bez większych fajerwerków. Mniejszy, jak już nie ma. Zwalniamy i skręcamy teraz w prawo. To sobie włączmy. Jedziemy na wprost. Uwaga, bo prawa strona tutaj ma pierwszeństwo. A my wracamy do dalszego ciągu sesji zdjęciowej Izabeli z Emiotenem. Jak widać, tym razem zrobiło się trochę erotycznie. Trochę musi być. Okej, patrzymy się, trochę wyżej głowa. Tak, super, dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Teraz stań prosto na nogi. Mocny, mocny, dobra. Dobra, trochę możesz odsłonić, nieco, nieco. Super. To jest dobre. Super, super, super. O, świetnie, świetnie, świetnie. Trochę wyżej głowa, ocen głowy, dobra. Okej. Dobra, trochę może odsłonić z mojej strony tutaj, to. Troszkę, dobra, dobra, super. Tak, tak. Tak, jest super. Trochę wyżej głowa, duma ma być, duma. Super, super, super. Dobra, tak jest. Dobra. Zajebiste. Ja nie wiedziałam, że tak pozujesz, Iza. Zobacz tam. Tu jest, jakby był wiatr we włosach, jakby wiatr postawił. No, tak. Dajemy? To my jeszcze pozycję jeszcze raz. Tak. I ten wiatr będzie, i to będzie to. Tak? Super. Tego nie spodziewał się nikt, że w Izabeli drzemie taki talent modelki. O. Dobra. I mogę to mieć tak. Wiatr we włosach, szybki samochód i będzie jak w raju. Dziękuję wam. Pokaż. I nie chcę zobaczyć działko 60-latki, kurwy. Jak widać, w każdym wieku można spełniać marzenia. Świetne są. Te w ogóle z tą stójką. Te modelka. Tak, już to jest. Urodzona modelka. Ta. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Teraz tak, zostajemy na tym pasie.
tym Mercedesem jest pojazd egzaminacyjny. To może go pośledzimy trochę. Nie, nie chce pani go pośledzić, zobaczyć jaką trasą jedzie ten egzamin, jakie zadania wykonuje. Tak? No, no dobra. Dla pani informacji, ja egzaminu zdawać nie będę. No dobra, no ale to co? No dobra, możemy. No kawałek, nie musimy cały egzamin za nim jechać, nie będziemy go też tam stalkować. Nie, no dobra, nie? Jeżeli, a bo to trasa egzaminu. To już jest egzamin państwowy, tak. Tak, tutaj, to chcę. No i z tego co tak kojarzę z twarzy egzaminatora, to też taki bardziej wymagający, powiem szczerze. Tak? Tam on nie wybiera za łatwych tras. Tak jak kojarzę, jak go gdzieś tam czasami spotykam na różnych częściach Poznania, to tak sobie myślę, że jakbym był w roli tego kursanta te kilkanaście lat temu, jak robiłem to prawo jazdy, to nie byłoby łatwo przejść tego egzaminu. Czyli dobrze, okej. A ile twój egzamin trwa? W ruchu miejskim trwa około 40 minut, chyba że zostaną wykonane wcześniej wszystkie zadania egzaminacyjne dostępne w danej miejscowości, to po 25 minutach już można skończyć. Średnio do godziny całość, z łukiem, z placem, z ruszeniem zręcznego, czynnościami kontrolno-obsługowymi. Dużo też zależy od tego, jak pani będzie sobie radziła, ile czasu zajmie pani przygotowanie do jazdy, sprawdzenie tych czynności. No z reguły to jest, nie wiem, do 10 minut idzie całość zrobić, nie? Czyli powiedzmy, rozpoczyna się egzamin, tam pierwsza minuta to jest przygotowanie systemu rejestracji wideo. No później, no ile jest, 2 minuty na sprawdzenie jednych świateł, czy tam czynności kontrolno-obsługowych, to tam jest 2 minuty. Przejeżdża pani na łuk, tam ileś czasu pani potrzebuje na przygotowanie sobie samochodu do jazdy, tak? Lusterka, fotel i tak dalej. Jak to będzie miała pani gotowe, no to rozpoczyna pani ten przejazd pasem ruchu i do przodu i do tyłu, to trwa do minuty. Przejeżdża pani na wzniesienie, no czyli no 10, maksymalnie 15 minut jest na placu, a resztę się jedzie już w miasto, nie? Aha, no fajnie. No a na mieście, no to tak około 40 minut z reguły chcą jeździć po tym mieście, nie? Ale jak ktoś tam się zapowiada dobrze, przewidująco, no to się wykonuje po kolei tam te wszystkie zadania, czy jakiś przejazd z reguły przez skrzyżowanie ruchu okrężnym jest, gdzieś się przejeżdża przez skrzyżowanie ze znakami ustalającymi pierwszeństwo, czyli stop, ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem, jakieś skrzyżowanie z sygnalizacją na pewno. To nie idzie jeździć po Poznaniu bez robienia tych rzeczy tak naprawdę. No tak. Egzaminatorzy specjalnie nie muszą jechać w dane miejsce, żeby jakąś rzecz zrealizować. No przy czym dużo, znaczy najczęsto jest stop na egzaminie, strzałka warunkowa, bo to są takie rzeczy, na pewno, które... Na pewno w takie miejsca jedziemy, nie? Żeby sprawdzili, tak, czy zatrzymamy tak, się. Tak, tak, to jest podstawa, no bo tak naprawdę no, na czym można oblać? No na zmianie pasa ruchu, jak się źle zobaczy, nie? Na braku zatrzymania się właśnie na tej strzałce warunkowej, no bo zresztą pani już jeździła, pani widziała, wie pani, że nikt się na tych strzałkach tak naprawdę w Polsce nie zatrzymuje, albo żeby nie ujmować nikomu, no ile, może 10% ludzi się zatrzymuje na strzałkach? No, nawet nie wiem, czy nie przeszacowałem tego. No i później człowiek, jak tak cały czas obserwuje to, co się dzieje dookoła, no to chce jechać tak jak inni czasami, tak? Pojazd przed nami się nie zatrzyma, to czasami ta osoba na kursie, na egzaminie też nie chce tego manewru wykonać poprawnie gdzieś tam, niestety. Chodzi o to, żeby jeździć poprawnie po prostu. Tak. No, te prędkości często ludzie mówią, że są zbyt małe i tak dalej, ale tak naprawdę jak się jedzie tymi prędkościami zbliżonymi do maksymalnych, dopuszczalnych na danej drodze, to człowiek o wiele łatwiej, o wiele lepsza psychika jest tego człowieka, bo nie jest zmęczony. Im szybciej pani jedzie, tym więcej informacji musi pani odebrać z zewnątrz. No tak. Tak? No i teraz jeżeli pani cały, nie wiem, dzień będzie jeździła na górkę, że tak powiem, z tą prędkością przekraczającą dopuszczalną, no to czy piesi, to będzie ile więcej hamowań będzie w ostatniej chwili, bo ktoś wyjedzie, bo ktoś źle oceni i tak dalej, a tak po prostu jest człowiek spokojniejszy, nie siwieje. No tak, to prawda. Skręcamy, zobaczymy za chwilę, wydaje mi się, że w prawo pojedziemy. No jednak nie, jedziemy na wprost. No niestety nie możemy. No to zgubiliśmy, już nie pojedziemy. Jeden egzamin pojechał w prawo, jeden pojechał na wprost. Nikt na śródkę się dzisiaj nie wybrał z tych tutaj.
egzaminów, które widzieliśmy. Tu pan taksówkarz zawraca. O, i tutaj pan Suzuki zawraca. Ale nie, a nie może? Tam jest sygnalizacja kierunkowa tylko na skręt w lewo. Czyli zawracanie jest zabronione wtedy. Aha. To takich rzeczy nie możemy robić, nie? No nie, nie ma takiej możliwości.